yelling myself hoarse on this radio every day. It's just the weather dumps on us frequently here, and maybe my transmission doesn't get through. I don't know. I can't understand one word of what you say, Willard. It's all going swell, sir. Get the bit up! Get it out! Turn it off! Switch it off! Think you better come and check out Site 2. What about this? Blow through it. Find more meteorite. Nah, something a little younger than that. No! Billy! I don't want you to set that explosive, do you hear me? I do not want you to set that explosive! Wretched pyros! This place has a busy history. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Juno, a przed nami gra Tomb Raider 3, czyli kolejna odsłona przygód naszej pięknej, już coraz mniej kwadratowej Lary Croft. I myślę, że nie będę przedłużać, dlatego że grę zna dosłownie każdy. Kto nie grał, to przynajmniej oglądał, a już na pewno o niej słyszał. I przyznam otwarcie, że ta część już mnie przeraża. O tyle, o ile dwie poprzednie grałam znacznie więcej. Pamiętałam je dobrze i w sumie ogólnie nie są aż tak skomplikowane. Nawet sama klawiszologia była prostsza. No tak z trójeczką już zawsze miałam problemy. To znaczy zawsze. Od początku do końca przeszłam ją tylko raz, więc wiecie. No, może być kiepsko, ale na szczęście oglądałam dużo filmików na YouTube innych zagrajmerów właśnie z tej gry, więc myślę, że mimo wszystko tam w pamięć jakoś mi się wryła. W każdym razie, no dobra, lecimy. A od razu myślę, że warto zrobić pierwszy zapis, dlatego że no, nie chcę już, wiecie, 10 razy tam do menu być wywalaną. I tak, pierwszy sekret pamiętam aż za dobrze. Znaczy, pamiętam, gdzie on jest. Jakoś tak dziwacznie tutaj podskoczyłam. I właśnie alt mi z klawiatury wyleciał. Świetnie. Taki tam przypadek losowy. No ale dobra, od czego jest drugi? I tak, to było banalnie proste, no właśnie. Cóż nam Lara podniosła? Tego to już nie pamiętam. Shotguna, moi drodzy, i amunicję do Uzi. Wow! Powiedziałby ktoś. No, dalej nie będzie aż tak łatwo. O Jezus, tutaj się ześlizgnąć dobrze i nie wpaść na kolce. Wow, Laro, Laro, Laro. Kobieto! Dlaczego? Ach, no właśnie dlatego zapisałam na samym początku. Znowu, sorry, miałam problemy z altem. Och, cholera, tutaj, dlaczego tutaj? No nic, życie jest okrutne. Dlaczego ona nie skacze? Tak, życie jest okrutne, będziecie przeze mnie męczeni w tej serii powtarzaniem pierdyliard razy tego samego. No nic. Oj, bardzo nie lubię tego tutaj męczenia się właśnie z tym skakaniem i w ogóle ten poziom zawsze sprawiał mi chyba tyle problemów, że często już przy nim kończyłam. Tak, to wiem, że to jest smutne. Nie jestem zbyt ambitna. Okej, myślę, że tutaj w sumie możemy sobie zrobić jeszcze jeden zapis. Okej, więc
Dobra, nie wiem dlaczego gra mi się na moment dziwacznie zacięła. W każdym razie tutaj jest kolejna znajdźka. W sumie nie jest... O Boże, znowu głupi alt. Muszę nauczyć się używać tego po prawej, tfu, po lewej. No właśnie, jest kolejny sekret z tym, że... Sprawa wygląda tak, że te kryształki odnawiają nam życie. No, fajna sprawa. Ale w wersji na PlayStation jeszcze z nimi była taka ciekawa historyjka, że to nam dawało możliwość zapisu, co na szczęście w wersji dla PC-tów no, zostało zażegnane i po prostu no, na szczęście możemy zapisywać w dowolnym miejscu. Tutaj będzie dużo skakania, ale najpierw jeszcze mamy drugi sekrecik. I o tak, tam jest złowieszcze bagno, do którego na razie nie chcemy wejść. Znaczy, nigdy nie będziemy chcieli do niego wejść, ja przynajmniej, wy jak sobie chcecie. Taka błotna kąpiel raczej nie jest dla Lary. To twarda kobieta i nie potrzebuje żadnych jakichś tam nie wiem czego. Okej, pierwsza rzecz, teraz... Tutaj... A nie. Za dobrze by było. Tutaj. No, wskakuj. Tak. Nasze pałki do lumosowania. Czyli tak po ludzku mówiąc i nie żartując, jak, nie wiem, dziecko z gimnazjum. Albo jakiekolwiek dziecko. Flary. W sumie... W tej części one już się nam będą bardziej przydawać, bo poprzednie to szło przejść bez tego. No a tutaj jednak pamiętam, że był taki bardzo ciemny moment w grze, w którym no bez flar to jak bez ręki. A w takim przypadku, no co, wiadomo jak to wychodzi. Oczywiście kolejny zapis, dlaczego miałabym 10 razy to samo przechodzić. No i trzeba sobie tam wrócić, mam nadzieję, że dobrze kombinują. I nie, tam chyba nie. Tu gdzieś jakoś się szło. O Jezus, ja już nie wiem, widzicie, to bagno troszeczkę wpaluje, więc jak to się spostrzegawczy, no to nie wejdzie. Jak możecie się domyślić, kiedy grałam po raz pierwszy, to dosłownie zawsze wbiegałam w bagno, no i było źle. O, tutaj jest małpa, która właśnie ukradła nam apteczkę. Ale dlaczego nie będę do nich strzelać w pierwszym poziomie, to tak, po pierwsze zawsze szkoda jest mi zwierząt w Tomb Raiderach, a po drugie w tym pierwszym poziomie małpy jakby nas wprowadzają i nie atakują nas, więc nie warto ich zabijać. One nam pokazują w dodatku drogę, więc słuchajmy się małp. Wow, znowu ten głupi alt. No i sobie płyniemy, tak można. Zaraz. Tutaj jest, a coś jest, apteczka. Mała apteczka, moi drodzy. No, kurde, już mnie irytuje, że ja nie widzę, co Lara mi podnosi w zasadzie. To jest... Laro, proszę cię. Aj, w ogóle niewygodne jest pływanie tutaj w tej części. Jakoś tak sprawia mi o wiele więcej problemów niż w dwóch pierwszych. Nie wiem dlaczego. Czy oni coś tutaj zmienili? W każdym razie tak, widzę, że powietrze szybko nam się kończy. Ale zaraz tu gdzieś wypłyniemy, mam nadzieję. Proszę, Laro, wypłyńmy. Dziękuję. Znowu słyszę małpę. Zaraz. Tu gdzieś coś.
A, no tak, tak, już widzę, widzę, widzę. Widzę miejsce, które nam się otworzyło i pytanie, czy to była czasówka? Nie, to nie była czasóweczka, ale się właśnie tu zamknęłam. Dobra, jest jedna dźwignia, więc w sumie nie mam większego wyboru, ale wiecie, zapis, dobra rzecz. I właśnie coś... Och, Lara, Lara, Lara. Wow! Kuźwa, nie! Dlatego tak często zapisuję. Dobra, ja wiedziałam, że to się ruszy, tak? Wcale nie zapomniałam o tym. Nie, 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 dobra. To trzeba będzie zrobić inaczej, chyba. Lara, ja pierdzielę. Ja nie wiem, o co chodzi. Znaczy, dobrze, no, wiem, nie umiem grać i to taka moja wina. Dobra. Wystarczyło coś takiego, świetnie. Ach, błyskotliwa ja. Normalnie pogratulować. I pewnie zapytacie, dlaczego ja to nagrywam? O, widzę linę. Dlaczego ja to nagrywam? Dlaczego wrzucam taki śmieć na YouTube'a? No cóż, bo lubię. Odpowiedź chyba najprostsza na świecie, prawda? A, okej, tu jest wnęka w ścianie. Już myślałam, że nie wiem, o co chodzi. Dobra. Wnęka wnęką, ale ja pozostaję do tego dość nieufna. Dzika jakaś muzyka. I tygrys! Okej. Efekty dźwiękowe już tutaj są naprawdę mocne. No gdzie jesteś, kiciu? Kici, kici. Dobra, wyjdziemy do tygryska. No, to nie jest aż tak trudne. Tu jest jakoś tak zielono. Nie mogę tam doskoczyć? A mi się wydaje, że tam coś jest. I im bardziej Lara nie może tam doskoczyć, tym bardziej mam wrażenie, że istotnie tam coś jest. Ej, czekajcie, czekajcie. Ona tam jakoś pewnie... Spróbujmy z rozbiegu. Dobra. Czyli pewnie takie jedno wielkie nic. Rozumiem. Tak już jest w takich grach, prawda? Dobra, tutaj mamy coś oświetlonego. A, tam jakieś skały sobie jeszcze sprawdzimy. Nie wiem, tu coś... Kurde, przez te tekstury ja tutaj naprawdę nic nie widzę. Czy tu coś jest? Zdawało mi się, że kiedyś coś tutaj gdzieś było, no ale dobra. Może po prostu za dużo się naoglądałam filmików na YouTube'cu i już mi się wszystkie kamienie mylą. Nie wiem. Oj, Jezu, małpa. Się wystraszyłam jej strasznie. Tu coś jest. Zaraz, czy tu coś ciekawego? Nie ma nic ciekawego. Widzę wielką kulę. To nie wróży nic dobrego. I ona pewnie się na mnie potoczy. No cóż, jak się potoczy, to się potoczy, nie? Trzeba stawić czoło niebezpieczeństwom dzikim jakimś. Aha. Na schody się chyba nie wtoczy, co? Ja pierdzielę, może jedno. Znajdźki! Kto by się spodziewał? Apteczka i flary. Wow, jakie to słodkie. To takie miłe ze strony twórców, że dali nam coś takiego. Takie miłe rzeczy tylko na początku. I teraz tak, czy tam coś jest?
Woda. Do wody na pewno nie chcą iść. I chyba musimy się wrócić tam, skąd ta kula przyszła. Tak, przyszła. Mhm. Tak, tak, Juno. Nie wiem, od kiedy kule chodzą. O. Kolejne pomieszczenie z dźwignią. Bo ta kula tam gdzieś była, dobra. Czyli wiecie, co to oznacza. Kolejny zapis. Jak żeby inaczej. Nie wiem, coś mi za wesoło. Okej, czy to nam... Zaraz. To nam otworzyło coś, na pewno. Kolejne drzwi prawdopodobnie. A, no właśnie. O Boże! Nie. Nie chcę żadnych starć z dzikimi kotami. Boże. Nie lubię takich niespodzianek. Naprawdę ich nie lubię. Ej, a ja mogę... O, aha, wiedziałam, że za spokojnie być nie może. I udało mi się wskoczyć gdzieś, gdzie już zwątpiłam, że mogę tu wskoczyć. O, ta muzyka indyjska, ona jest piękna, tak uspokaja. Uwielbiam w ogóle klimaty indyjskie, od tego zacznę. Aczkolwiek może nie takiej dzikiej dżungli. W sensie, jakby to powiedzieć. Dżungla jest fajna na ekranie, ale kiedy nie muszę wchodzić z nią w interakcję. Sama bym do dżungli w sumie raczej nie pojechała. No a tutaj też można powiedzieć, że się wchodzi jednak troszeczkę w taką interakcję. No i na razie w tym pierwszym poziomie jeszcze tego nie widać, ale w drugim będzie dość... Zaraz. Czy tu coś jest? O, jest. W drugim będzie już tam dalej, w sensie troszeczkę konkretniej, bo będą ukryte węże i... A, zobaczcie, gadam i bym przeoczyła. Się strasznie te niektóre rzeczy wtapiają. O, i widzę kolejną małpę. I... Który to był... Okej, chciałam zacząć sprawdzać, którym przyciskiem Lara kuca i przypadkiem wyłączyłam nagrywanie. No nic. To tak jak mówiłam, jest nowa umiejętność, która no, potrafi przysporzyć pewne... No i kolejny kryształek. Potrafi przysporzyć niestety trochę kłopotów. Aha, kolejny zwierz. Dlatego, że no wiecie, jak już z czasem zrobi się tak, że trzeba biec, potem nagle kucać, uciekać przed czymś, coś tam. Wierzę, że tutaj już nic więcej nie było. Chyba, że tutaj. Tak, widzę coś. O czym to ja... Nie wiem, o czym mówiłam przed chwilą. Aha, że no właśnie, tyle różności nowych nam tutaj dodali, że łatwo jest się pogubić. Czy coś mnie tu zaatakuje? Nie, na razie nic mnie nie atakuje, ale jakoś bezpiecznie może by się przydało stąd zejść. Nie wiem, czy mogę tak? Mogę. Okej, w porządku. Ej, małpo, czy ty mi coś chciałaś zrobić? Dobra, tutaj mogę wejść? Nie, spadam stąd. Świetnie. Małpa mnie tutaj prowadzi, w porządku, dobra. Tylko, że tu są kolce, o Boże, dlaczego? Dlaczego ta gra jest taka już od razu marudna? Na manowce mnie to tu sprowadza. Zobaczcie, to chcę nadziać Larę. O, tam jest małpa. Okej, czyli tam na górę mamy się jakoś dostać. Coś czuję, że to trochę potrwa. Laro, nie cofaj się aż tak. Dobra, do samego...
brzegu. Może taki porządny krok zrobimy. Dobra. Szczerze wierzę, że to jej nie zabije. Okej. No i zobaczcie. Udało się. To ta szczera wiara, tak. Wiara czyni cuda. Ach, usłyszeć to na kanale ateistki. Bezcenne. Dobra. Teraz uważać, żeby spaść tu, gdzie chcę. No i chyba mi się udało za pierwszym razem. No nie. Trzeba będzie się czegoś tam złapać. Dziadostwo. Wstrętne dziadostwo. Nie widzę nic. Apteczka! Apteczkę zobaczyłam! To przeznaczenie. Świetnie. Nie wiem, mam wrażenie, że brzmię jakoś sztucznie dzisiaj. Dawno nic nie nagrywałam, że aż szczęka mnie zaczyna boleć od tego gadania. Ta małpa mnie nie zrzuci, co? Powtórki z Króla Lwa nie będzie. Dobrze. Swoją drogą, o, Król Lew to była bajka. Teraz te dzisiejsze, nawet nie wiem, co to za cholerstwo jest. Nie tutaj? To może tutaj, nie? Zaraz. A. Okej. Okay. Po prostu tutaj. Tu? Aha, dobra. Tu jest ściana. Po prostu ściana. I kolejna małpa. I wielka kula nad głową. Świetnie. To się nazywa po prostu... O. No i jest i sekret. No jasne, bo tam, gdzie wielkie kule, zazwyczaj są sekrety. Ach, te piękne widoki, no. Musiałam chociaż ten koniec odcinka wam umilić, bo zaraz będzie, prawda? No dobra, tylko swoje zrobimy. To znaczy, no... Zapis jeszcze, bo tej kuli ja nie ufam. Tym bardziej, że tam jest jakaś dźwignia, nie dźwignia. Okej, okay, sobie na spokojnie zejdziemy. I... Cholera, nie pamiętam, czym się tutaj biegło. Ups. Myślałam, że biegłam tam, gdzie miałam biec. Aha. No dobra, dobra. Mogę to zrobić jeszcze raz. Czyli tak, flara nam się przyda. Świetnie. No to najpierw zrobimy tak. Najpierw weźmiemy flarę. Tak, tak jak mówiłam, one już tutaj naprawdę są potrzebne, ale chyba... Chyba i takich za dużo nam będzie, ale zawsze jest mieć zapas. Dobrze. Dobrze jest mieć zapas. Udało mi się coś mądrego chociaż raz powiedzieć. I co? Teraz... tygrys nam się na dole pojawił. Tak, rzuć flarą w tygrysa. Świetnie, świetnie. Mogę go zabić stąd? Laro, może byś się postarała, co? Chociaż raz. Nie, nie. No dobra, jak nie, to kończymy tutaj ten odcinek, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że mimo, że to jest straszny staroć i odgrzewany kotlet, to podoba wam się pomysł na nową serię, więc dzięki za oglądanie, a na razie cześć wszystkim.